Ewa Szykulska jest jedną z tych dam polskiego kina, do których nie da się nie czuć pozytywnych emocji. Fani poczuli się wyraźnie zmartwieni, kiedy dowiedzieli się, że aktorka walczy z bardzo bolesną przypadłością. Jednak nawet w takich chwilach nie opuszcza ją pogoda ducha. Ewa Szykulska od niepamiętnych lat zdobywa serca kolejnych pokoleń Polaków. Na początku była jedną z piękniejszych aktorek ówczesnego młodego pokolenia, później zachwycała w kolejnych rolach komediowych. Aktorka znana jest z tego, że stara się nie tracić pogody ducha nawet w najbardziej dramatycznych momentach. Udowodniła to w momencie, w którym rozpoczęła się jej bolesna dolegliwość. Ewa Szykulska zmaga się z nieuleczalną chorobą. Legendarna aktorka zmaga się z cukrzycą, którą wykryto u niej kilka lat temu. Mimo tego, stara się cały czas pozytywnie patrzeć na życie, chociaż choroba cały czas zapewnia jej wiele nieudogodnień. Dalsza część tekstu pod galerią. Wystarczy stosować się do zaleceń lekarzy, dbać o dietę i wszystko w tym temacie. Ja po prostu nie lubię narzekać, a jeśli płaczę, to tylko w ukryciu, dodała. Podobnie podeszła do wypadku, który wydarzył się na planie spektaklu, nad którym pracowała w teatrze. Niefortunny splot wydarzeń doprowadził do zerwania ścięgna Achillesa, co jest jedną z najbardziej bolesnych kontuzji, jakie może przytrafić się w dolnych kończynach. Dzisiaj grzeje, 6-miesięczne dziecko utonęło w wannie. Matka była zajęta przeglądaniem internetu 2. Udało się. 20-latek, który katował kota metalową pałką, w rękach policji, ale nie jest tak źle, bo samodzielnie chodzę, a nawet jeżdżę samochodem. Tylko czasem kuleje, ale mało jest kulawych na tym świecie, przyznała Ewa Szykulska w rozmowie z tygodnikiem Świat i Ludzie. Najlepsze newsy dnia, źródło, pacjenci nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.